unikalna receptura. Znakomite pobudzenie i maksymalna pompa mięśniowa od najsilniejszych w Polsce. Sprawdź na realfarm.eu. Polecam Mateusz Kiszkowski. Polecam Krzysztof Radzikowski. Dzień dobry wszystkim. Jesteśmy w Life Institute z doktorem Danielem Kopko. 3 tygodnie temu odbyłem operację tricepsa oraz artroskopię barku. Jesteśmy obecnie na podaniu osocza i chciałem, żeby doktor więcej coś dał od siebie. Z przyjemnością. Mateusz jest zawodnikiem, który tego ciała jest bardzo obciążane w trakcie treningów, jak również startów. I niestety w jednym z takich zdarzeń doszło do urazu tricepsa. Triceps chorował już wcześniej, operowaliśmy go również 2 lata temu. I uszkodzenie, do którego doszło, było uszkodzeniem wewnątrz samego ścięgna, czyli ścięgno zewnątrz było zachowane, a wewnątrz było uszkodzone. I tak naprawdę potencjał gojenia takiego ścięgna był już zerowy, czyli musieliśmy zrobić operację, musieliśmy wyciąć bliznę, która tam dokuczała, przeszkadzała, przez co Mateusz nie mógł osiągnąć pełnej swojej zdolności treningowej, startowej. Usunęliśmy to po 3 tygodniach, czyli takim czasie, kiedy to kolagen się przemieni, troszkę dojrzeje. Zamierzamy podać osocze. Co to jest osocze? Osocze to są tak naprawdę płytkopochodne czynniki wzrostu, które pochodzą z krwi Mateusza, właściwie z jego płytek. Te czynniki mają za zadanie dodatkowo popędzić, przyspieszyć jeszcze regenerację samego ścięgna, utwardzić to ścięgno, a przez co pozwoli to Mateuszowi wcześniej wrócić do treningów i do przygotowania. Oczywiście wcześniej nie znaczy za wcześnie, to znaczy, że po podaniu odczekamy jeszcze około tygodnia, dwóch do tego, aby Mateusz mógł ruszyć już na salę treningową, a sama regeneracja bez osocza trwałaby około 3 tygodnie, nawet do 4 dłużej. Co wiemy, że w sporcie zawodowym taki okres czasu jest bardzo długi. Także zapraszam, po kolei opowiem, co będziemy robić. Przygotujemy teraz Mateusza do podania, czyli musi ułożyć się w pozycji wygodnej dla dr Barbary Ciszkowskiej-Wilson, która będzie nam nawigowała to podanie. Samo osocze musi być podane dokładnie w miejsce uszkodzenia, bądź też powierzchownie. Teraz cała procedura powinna być wykonana w warunkach przybliżonych do warunków jałowych, to znaczy nakładamy jałowe rękawiczki, tak aby nie doszło do zanieczyszczenia materiału i wprowadzenia niepotrzebnie bakterii, na przykład do samego ścięgna. Pani doktor teraz ocenia, jak wygląda ścięgno w USG. Można sobie podejść i spojrzeć. To jest osocze, to jest odwirowane bogatopłatkowe, właściwie czynniki wzrostu. W tej chwili musimy przemyć miejsce podania roztworem, stężonym roztworem alkoholowym, tak aby zabić wszystkie bytujące bakterie oraz wirusy na skórze Mateusza. Oczywiście u każdego pacjenta, każda osoba ma swoją własną florę bakteryjną, której nie chcemy wprowadzić do miejsca podania. Dlatego też musimy to umyć. W sumie to nie ma czynnika, bo tak jest. Czyli tak, tak? Nie, że z tej strony. Tak? Czyli ja może z tamtej strony się ułożę? Mhm. Okej, super. Dobrze, po uzyskaniu zgody pacjenta przechodzimy do procedury. Jeżeli przyjrzymy się na monitor, tu jest głowa, tu jest jakby ręka, to jest wyrostek łokciowy kości łokciowej, to jest ścięgno tricepsa, które przyczepia się tutaj do wyrostka, tu są artefakty szwów, którymi przyjęliśmy, szwów kołków właściwie, którymi przymocowaliśmy ścięgno do kości, tu nawet widać jeden kołeczek i teraz osocze chcemy podać w ten sposób, aby podać do miejsca, gdzie było szyte. Oczywiście to musi być podane w sposób delikatny, żebyśmy nie rozwarstwili tego miejsca szycia, bo ono się po prostu musi dogoić. Wkucie. Widzimy? Tutaj to jest igiełka. Tu. Ruszam teraz igiełką. Mateusz, w porządku? Tak, żyję. Najważniejszy jesteś. Ale fajne to ścięgno jest, sztywne. Koli, Mateusz? Nie, nic. No tak do kamery mówisz. To się zawsze z kamerą teraz będzie. To się wytnie, nie?
podaje tak mniej więcej około połowy objętości do miejsca samego przyczepu do kości. Nawet czuł, jak igła opiera się na wyrostku łokciowym. Teraz troszkę wycofam się i będę podawał na wierzch, czyli na górę. Ścięgna. Koniec. Poproszę gazik. Super. Panie to jak samo ścięgno? Nieźle, nie? No. Super, Mateusz. Ścięgno super wygląda w USG, wiesz? Zastrzyj się tylko. Ja się boję trochę. Nie. Super. Jest miękki nakres. Super, super. Teraz tak, Mateusz, jeżeli chodzi o dalsze zalecenia, po tym podaniu przez około mniej więcej 5-7 dni tak na razie sobie delikatnie funkcjonuje, łuska na noc, musi być no, tak poważnie. Chodzi o to, żebyś nie zginął gwałtownie tego łokcia. Nie, za tydzień czy w przyszłym tygodniu, po weekendzie, niech tutaj terapeuta do mnie zadzwoni, dobrze, i zaczniemy mobilizować zakres ruchomości. Czyli musimy iść stopniowo. Wiesz co, i tak będziemy mieli kontrolę USG, ale mniej więcej za 3 tygodnie, ale się dzwonimy dopiero za tydzień. To żebyś nie jeździł bez potrzeby, wiesz, trasy nie robił. I dzwonimy się, ja mu powiem, co ma robić i będziemy powoli zwiększać. Bo teraz masz wzrost 10 stopni, 15, 30, 45, tak? Jak już dojdziemy do 45, wtedy już wejdziesz na gumki, tak? Żeby sobie już móc izometrycznie robić, prostować i ćwiczyć ten triceps. Jak dojdziemy do pełnego zgięcia, wtedy ruszasz z treningami, ale nie wcześniej niż 6 tygodni. Tak naprawdę, bo to się musi sobie spokojnie wydawać. No, zawodu. Nic mnie nie zgodzi. Super. Pewnie widzieliście, jakiś czas temu Hafthor Bjørnson pobił rekord 501 kg, który miał być w sumie niemożliwy do pobicia, ponieważ Eddie Hall usunął 500 kg 2 czy 3 lata temu, w 2017 roku dokładnie. Hafthor pobił to o 1 kg, więc to jest przeogromne osiągnięcie. Wzbudzało to wiele kontrowersji, ponieważ był to rekord w domu, nie na zawodach, ponieważ wszystkie rekordy, jak do tej pory, wszystko było bite na zawodach, ale na ten moment nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ponieważ wszystkie imprezy są zablokowane, nie ma żadnych zawodów, nikt nigdzie nie startuje, więc fajnie, że Federacja WUS, World Ultimate Strongman, podjęła się tego, by zrobić to na żywo. Wszystko było oficjalnie ważone, byli sędziowie, którzy decydowali po prostu o każdym szczególe. I tak jak powiedziałem, rekord został pobity. Na ten moment ciężko powiedzieć, czy ktokolwiek to przez następne kilka lat jest w stanie to w ogóle ruszyć. Miało to ogromny zasięg na cały świat. Na każdej stronie internetowej, na każdym kanale, każdy o tym trąbił. Więc fajnie, że takie coś istnieje, fajnie, że ten sport może się nawet poprzez takie coś rozwijać, nie tylko poprzez zawody. Fajnie, że ktoś ma taki pomysł i miejmy nadzieję, że to będzie szło cały czas do przodu. A co myślisz o rekordzie Novikova i Stoltmana? Tutaj to są już trochę inne rekordy, ponieważ no Hunter jest, jeśli chodzi o Novikova, Hunter jest handlu nierówny, każdy hunter jest inny, więc tutaj można więcej powiedzieć na ten temat. Na przykład, no, że po prostu każdy hunter, rączka jest inna, objętość inna, na każdym jest inne podnoszenie, lżej lub ciężej. Jeśli chodzi o Hafthora, to już ta sztanga jest ta sama sztanga, który podnosił Eddie Hall. Ciężary są kalibrowane, roach, więc oryginalne. Nie ma mowy, żeby było szukane chociaż o jakieś tam kilka gramów. Wszystko było w 100% realne. A jeśli chodzi o Tomasa Stoltmana, poniósł kulę 286 kg, to niesamowity, niewiarygodny wynik, do którego chyba nikt na ten moment się nie jest w stanie zbliżyć. Chłopak jest młodszy ode mnie o rok, waży 20 kg więcej, jest piekielny, piekielnie silny i naprawdę się rozwija, idzie w dobrym kierunku. Mam nadzieję, że żadna kontuzja go nie dopadnie, ponieważ w tym sporcie i przy tych ciężarach jest to naprawdę nie do uniknięcia, ale bardzo, bardzo ciężko jest uniknąć kontuzji. Z tego co mi wiadomo, chce on niedługo wkrótce podjąć się podniesienia kuli o wadze 300 kg, więc to już całkiem jest niewiarygodne. Twój rekord z kulą? Jaką najcięższą podniosłeś? Mój rekord jest 225-220 kg kula, dokładnie tych wagi nie znałem. 220 na pewno,
Więc spróbowałem 235, które mam w domu, którą sam zrobiłem, ale no, położyłem tego na kolanach i nie byłem w stanie już ponieść wyżej. Po prostu trzeba tego być stworzonym. Jest to jego definitywnie, jego ulubiona konkurencja, on jest z niej teraz na ten moment najlepszy. Nie wiem, czy może nie jest najszybszy, ponieważ w takich kulach od 100 do 200 kg z przeskokiem o 20 może bym się mógł z nim ścigać, ale jeśli chodzi o kulę taką naprawdę mega, mega ciężką na jeden raz, po prostu nikt nie ma z nich szans na ten moment. I również oferowali dźwiganiem, podniesienie hantla o wadze 151 kg, tego dużego hantla, nie takiego jak na Arnoldzie okrągłego cyr, tylko ten cyrkus, ten duży. Lecz no, z powodu zdrowotnego musiałem odmówić, ponieważ czekała mnie operacja, wiedziałem, że tą operację raczej będę musiał odbyć. I tak jak właśnie lekarz potwierdził, musiałem się zgłosić do szpitala z podjęciem operacji i na ten czas jest, uniemożliwiło mi to jakiekolwiek ćwiczenia. A czy chciałbyś pobić rekord Nowikowa? Planowałbyś, jak będziesz miał możliwości? Nieoficjalnie ja ten rekord pobiłem, ponieważ zrobiłem 11 powtórzeń w 60 sekund, a nie 75, tak jak zrobił to Aleksi, ale jest to nieoficjalny wynik, więc jeśli wrócę do zdrowia, jeśli dostałem taką propozycję, z chęcią mogę się tego podjąć. Na ten moment, jeśli będę wracał, będę robił to bardzo powoli, nie tak jak po poprzedniej operacji, ponieważ wtedy było wszystko robione na wariackich papierach, czyli naprawdę miałem zawody w bardzo krótkim czasie, musiałem się przygotowywać i naprawdę nie patrzyłem, co się dzieje z moim zdrowiem, tylko ćwiczyłem i brnąłem cały czas do przodu. Teraz mam tą sytuację komfortową, ponieważ nie mamy żadnych zawodów, nikt nigdzie nie występuje, więc nie mam na celu się spieszyć. Więc cała rehabilitacja tego tricepsa, cały powrót będzie znacznie wolniejszy niż dotychczas. Więc cały mój powrót będzie dużo wolniejszy niż dotychczas. Następnie, gdy wrócę, skupię się głównie na tych konkurencjach statycznych, czyli martwy ciąg, przysiad i wyciskanie. Oraz w moich planach jest także zwiększenie trochę wagi. O 10 kg planuję moją wagę tak zatrzymać na 160 kg, czyli ze 150 na 160. Są takie plany, więc tak myślę, żeby tak zrobić. Więc jak wyjdzie, tak się naprawdę okaże. Nigdy nie byłem w takiej wadze. Największa moja waga to było 152, 153 kg i czułem się dość ociężale, ale to była waga robiona w dość szybkim czasie. Teraz mam na to wiele, wiele czasu, dużo więcej, więc stopniowo będę dokładał sobie po kilogramie każdego tam miesiąca i będę starał się z tą wagą jakoś wspólnie współpracować.